Królowa Mazowsza i pani Skępska. Skępe to maleńka miejscowość położona wśród malowniczych jezior przy głównej trasie z Torunia do Płońska. Tutaj jest zabytkowy kościół i klasztor ojców Bernardynów, gdzie znajduje się w głównym ołtarzu słynąca łaskami królowa Mazowsza i pani Skępska. Cudowna figura wykonana z drzewa lipowego w 1496 roku w stylu gotyckim przedstawia Matkę Bożą jako młodziutką dziewczynkę ze złożonymi na sercu rękoma. Na głowie ma złotą koronę wysadzana drogocennymi kamieniami, darowana przez papieża Benedykta XIV. Pod stopami Marii umieszczono srebrny księżyc podtrzymywany przez dwa srebrne anioły. Od 1955 roku z ramion statuły Matki Bożej spływa jedwabny płaszcz tkany w złote wzory. Wokół wnęki i w gablotach rozmieszczone są liczne, bogate wota. Historia tego miejsca sięga początkami połowy XV wieku, kiedy to w Skępę powstała parafia i uzyskano prawa miejskie. Powstanie i rozwój sanktuarium w Skępę wiąże się z prywatnym objawieniem, jakie w tym miejscu otrzymał kuśnierz Jan z Pobiedzisk podczas panującej w 1495 roku epidemii dżumy. Mikołaj Kościelecki, kasztelan kruszwicki i jego żona Katarzyna Szamotu, właściciele Skępego, przekonani o prawdziwości objawień, wybudowali za miastem na wymyślnie dzisiejsze Skępe drewnianą kaplicę na miejscu dużego kamienia oznaczonego krzyżami. Kaplica ta była nawiedzana przez okoliczną ludność, szczególnie po roku 1496, kiedy to córka Kościeleckich, Zofia, umieściła w niej z wdzięczności za uzdrowienie chorych nóg niedużą drewnianą gotycką figurę Matki Bożej nabytą w Poznaniu. Figura ta zasłynęła cudami, ściągając do niej licznych pielgrzymów. W 1496 roku Mikołaj Kościelecki sprowadził ojców Bernardynów i ufundował dla nich kościół i klasztor. W latach 1501-1504 pierwszym przełożonym klasztoru był Władysław z Gielniowa. Gotycki kościół i klasztor nie spełnił jednak wymogów rozrastającej się placówki z powodu napływu rzesz pielgrzymów. I w latach 1508-1510 wybudowano nowy klasztor i większy murowany kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Został on konsekrowany w 1511 roku. Kompleks klasztorny był stopniowo rozbudowywany. W 1524 roku została ukończona kaplica świętej Anny, znajdująca się po północnej stronie nawy głównej. W latach 1726-1732 dodano krużganki ze stacjami Drogi Krzyżowej. Z czasem uległy one zniszczeniu. Pośrodku krużganków została usytuowana w pierwszej połowie XVIII wieku kaplica świętej Barbary, grób dobrodziejów z rodziny Zielińskich. Rozwój kultu spowodował, iż podjęto starania o koronację figury Matki Bożej i Stolica Apostolska wyraziła zgodę 4 grudnia 1754 roku. Uroczystości koronacyjne odbyły się w dniu zesłania Ducha Świętego
18 maja 1755 roku celebrował biskup Fabian Pląskowski sufragan chełmiński w zastępstwie biskupa płockiego Jana Szembeka. W przeddzień koronacji z kościoła parafialnego do specjalnie wzniesionej na tę okoliczność małej kapliczki zwanej na Borku przeszła procesja z figurą Matki Bożej Skępskiej. Po nocnym czuwaniu i kolejnej procesji do kościoła klasztornego nastąpiła koronacja. Kroniki klasztorne podają informacje o licznych pielgrzymkach i o wielu łaskach doznawanych przez wiernych. Do dziś najwięcej pielgrzymów przybywa w rocznicę konsekracji i na uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny, a także na odpust w dniu zesłania Ducha Świętego. Wraz z zakończeniem powstania styczniowego władze carskie zlikwidowały klasztor w 1864. Miejsce Bernardynów zajęli księża diecezjalni, podtrzymując kult Matki Bożej Skępskiej. Zwrot klasztoru na rzecz ojców Bernardynów nastąpił w 1933 roku. W czasie II wojny światowej ponownie zostali usunięci ze Skępy, wrócili w 1945. Natomiast w 1995 roku sanktuarium uroczyście obchodziło 500-lecie objawień w Skępach.